Co dalej z walutami? Co ze złotem w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, najbardziej aktualną z marca 2022 roku, dotyczącą właśnie walut. Czy waluty będą słabnąć? Co z dolarem, co z rublem, e, co z praktycznie no, chrywną, e, tej ukraińską i tak dalej. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednie dotyczącą kursu walut, co na przykład z kruszami, co ze złotem, w obliczu tego, co się dzieje na świecie, a więc inwazja Rosji na Ukrainę. Ja już nie będę mówił, tak, na temat właśnie Rosji i Ukrainy, bo wiemy, co się dzieje, nie ma sensu tego analizować. Przedstawiałem przepowiednie jasnowidza Jackowskiego dotyczące Rosji i Ukrainy w osobnych filmach, jak to będzie przebiegać, czy to się zakończy. Zapraszam was do obejrzenia właśnie tych filmów. Dzisiaj skupimy się pod względem ekonomicznym, konkretnym, tak, a więc Kowalski może powiedzieć w ten sposób: Mam dolary, mam euro, mam złoto. Co mam w takiej sytuacji zrobić, panie Jackowski? Czy mam praktycznie się tych pieniędzy pozbyć, czy wymienić je na złotówki, czy mam po prostu pozbyć się złota? Tak może zadać, pyta, może zadać pytanie Kowalski. No nie ja, tak, bo ja nie mam do, dolarów ani po prostu żadnego złota, ani jakiś po prostu tutaj euro i tak dalej. Natomiast, no właśnie, co w tej sytuacji? Według jasnowidza Jackowskiego waluty na, będą mieć skok do góry, tak, że to będzie praktycznie skok w takich konwulsjach będzie to skok bezsensowny, że będzie bardzo źle ze złotym. Że inflacja w Polsce już będzie dwucyfrowa, tak? jeśli chodzi o to, co będzie się działo w Polsce. Tym bardziej ta sytuacja, jeśli chodzi o Ukrainę, ona spowoduje tutaj jeszcze większą inflację w Polsce. No już teraz ta inflacja jest pewnie z 8-9%, no a tutaj dwucyfrowa, czyli będzie to inflacja na poziomie 10-11%, i to kto wie, czy nie w pierwszym, kwart w pierwszym kwartale może no to już, no już jest marzec, tak, no to w pierwszym półroczu, a kto wie, czy nie będzie w drugim półroczu wyższa ta inflacja, tak na przykład 15-18%. No więc rzeczywiście waluty skoczyły do góry, tak, jeśli chodzi o to inwazję Rosji na Ukrainę. Waluty takie jak euro, jak właśnie fund, czy dolar. Natomiast frank szwajcarski poszedł do góry, co jest niekorzystne w kontekście ludzi, którzy mają kredyt we frankach. Natomiast właśnie na no spad spadła hrywna ukraińska, spadł po prostu rubel rosyjski. To jest oczywista sprawa, że te waluty właśnie spadły. No bo wiadomo, tak jeden pań, jedno państwo co atakuje, o, Rosja atakuje Ukrainę, z drugiej strony Ukraina kompletnie zniszczona. No i też kompletna izolacja gospodarcza, ekonomiczne, coraz więcej firm rezygnuje ze współpracy z Rosją, zamyka swoje firmy, przedstawicielstwa, kompletna Sodoma i Gomora, kompletna katastrofa, też kwestie ekonomiczne, a więc ten kryzys, jeśli chodzi o system bankowy, SWIFT, tylko po prostu dwa banki w Rosji będą mieć możliwość korzystania z tego swift czyli wymiany operacji międzynarodowych tak na te konta, będą wpływały im pieniądze za sprzedaż gazu i węgla, co też było dyskusyjne, bo na przykład premier Morawiecki mówił o tym, żeby zablokować wszystkie konta, wszystkie banki, jeśli chodzi o ten dostęp do tej procedury SWIFT-u. Ehm, wtedy całkowicie praktycznie krem zostałby odcięty od właśnie pieniędzy za gaz, no ale z drugiej strony Europa nie mogłaby kupić wtedy gazu, tak? więc można powiedzieć, w jakim stopniu to jest po prostu sukces, albo sukces tylko połowiczny. Natomiast, właśnie tutaj Jasnaw Jatskoski mówi: to będzie skok w konwulsjach. Skok praktycznie w konwulsjach. No, konwulsje to się z reguły kojarzą z jakimiś konwulsjami zdrowotnymi, czyli to są takie no, praktycznie skoki nieregularne, tak? To są po prostu niczym nieokreślone, czyli rzeczywiście może tutaj być duże, tak naprawdę, różnice kursowe. Jednego dnia będziesz mieć dolar, będzie on kosztował tyle, a następnego dnia, no, bez przesady, aż takie skoki też nie będą jak bitcoin, na przykład, tak, jak na przykład kryptowaluty ale mogą być większe wahania, niż to miało miejsce wcześniej, niż to miało miejsce wcześniej, na pewno waluta, tak, wschodnia, czyli właśnie ukraińska czy też rosyjska, ona będzie się będzie słabnąć, te waluty zachodnie będą, będą silniejsze, tak? Chyba, żeby tutaj po prostu w ten konflikt zaangażowały się inne państwa. Tak? Na przykład NATO, gdyby się zaangażowało, wtedy, moim zdaniem, mogłaby być sytuacja taka, że dolar mógłby słabnąć, tak? Ale też pamiętam, przedstawiałem taką przepowiednię jasnowidza Jackowskiego, który mówił, że teraz pewną taką walutą może być dolar, może być właśnie funt, ale brytyjski. Tak, więc tak to właśnie widział Jaskowski. No i źle będzie ze złotym. Źle będzie ze złotym i tu jest odwieszna dyskusja, czy gdyby Polska była właśnie w strefie euro, to złoty lepiej by praktycznie przetrwał tą, tą po prostu tą sytuację, która ma miejsce, jeśli chodzi o gospodarkę, czy gdybyśmy, czy właśnie to, że nie jesteśmy w strefie euro, to przez to możemy przejść bardziej obronną ręką, a ta inflacja, te problemy, czy słabnięcie złotego, to jest kwestia chwilowa. Tylko ja powiem w ten sposób: na przykład mało osób mówi o tym, czy mało na przykład tutaj ekonomicznie. Że sporo polskich firm wysyła, wysyłało towary na wschód, a teraz to wszystko jest praktycznie pozamykane. Mnóstwo na przykład rolników, kurczaki wysyłali tak, sadownicy, jabłka wysyłali, producenci żywności wysyłali produkty na wschód, do Rosji itd. Tak no teraz to wszystko się poucinało, albo po prostu utnie się już wkrótce, tak? Jeśli chodzi o kontrakty, dostawy, bo nawet nie będzie możliwości, jak tego do, tam dostarczyć, bo granice są pozamykane, nawet tutaj koleje na Ukrainie są po prostu niszczone. Polscy kolejarze jadą, na przykład muszą naprawiać tutaj kolej z Lwowa do Polski, żeby ci ludzie mogli dotrzeć. Kolejna sprawa, po prostu przestrzeń powietrzna jest pozamykana nad Europą dla samolotów rosyjskich, tego aeroflotu, tak? Teraz słyszałem informację, że aerofloty, tylko po prostu tam po Rosji yy, i ewentualnie Kazachstan, tak, ale po Europie praktycznie w ogóle nie latają. No więc to jest po prostu kompletna katastrofa. A to też spowoduje, że w Polsce będzie po prostu też większe bezrobocie, no bo te firmy, które zatrudniały pracowników, jeżeli stracą ręki zbytu, no to będą musieli się po prostu pozbywać pracowników. Znaczy, pozbywać, jak to brzmi brzydko, tak? No, e, pozbyć się to można śmieci, z mieszkania, z domu, ale będą musieli zwaniać pracowników, tak? No, bo e, wszystkie plany się zmienią, tak? No, ja na przykład byłem w szoku kiedyś, jak czytałem informacje dotyczące tego, ile Polska eksportuje produktów na wschód, nawet nie zdawałem sobie sprawy. Wydawało mi się, że takie produkty, jak jabłka, czy na przykład kurczaki to są produkty, które mają raczej krótszy termin ważności one schodzą w większości na, teren, na terenie Polski, ewentualnie kraj ościenne a się myliłem, bo sporo praktycznie tych produktów jest wysyłanych na wschód natomiast, zresztą była taka sytuacja pamiętacie, kilka lat temu, jeśli chodzi o jabłka embargo, kurczę, jak tam po prostu był jakiś problem bo z Rosją, bo embargo mnóstwo jabłek zalało polski rynek te jabłka się praktycznie wysypywały wszędzie, na stacji benzynowej sprzedawano te jabłka w sklepach, tak nawet pamiętam po prostu w, 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 w takich różnych tam miejscach, gdzie człowiek się nie spodziewał tego, te jabłka wszędzie były, były bardzo tanie. Wszędzie były cydry, tak, bo robiono praktycznie te napoje alkoholowe na bazie tych jabłek, bo nie można było wtedy przez te ambargo sprzedać na, 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 do Rosji. No nie wiem, czy teraz będzie też po prostu Polska zalana tymi jabłkami, ale rzeczywiście yy, tutaj yy, może być sporo tych produktów, które było wcześniej przeznaczone na, na wschód, trafi do Polski, tak. No ale to może być krótkotrwałe, to może być chwilowa yy, sprawa. Inflacja dla nas jest niekorzystna, no ale ktoś powie, a co mnie tam interesuje wojna na Ukrainie, czy też to, że Rosja atakuje Ukrainę, a tu żyje w Polsce, no tak, ale na przykład mogą być problemy jeśli chodzi o dostawę gazu, dostawa gazu może być na przykład droższa, może być problem jeśli chodzi o dostawę węgla, węgiel może być droższy, Tak jeśli chodzi o na przykład o paliwo, to paliwo podrożeje. Jeżeli paliwo po prostu podrożeje, już teraz ono podrożała, a jeszcze przecież rząd obniżył akcyzę nieznacznie, ale zawsze. Przez po prostu wojnę na Ukrainie paliwo podrożało i y, y, kolejna sprawa to jest też taka, że y, praktycznie y, za pół roku, jak ta akcyza zostanie podniesiona, y, tak, bo na razie jest obniżona, to jeszcze troszczę będzie paliwo. Pod koniec tamtego roku to ja też alarmowałem, wszyscy mówi o tym, że no już paliwo 6 zł, oje, co to jest po prostu. A teraz się okaże, że zaraz będzie paliwo kosztowało 7-8 zł, tak? No bez przesady jeszcze nie kosztuje 10 zł, ale rzeczywiście no jest to rzecz, która może nastąpić. Nie wiem, czy w tym roku, ale 7-8 czy 8 zł jest to. Jak najbardziej możliwe, że taka cena może nastąpić w Polsce. Tak? Pomijam kwestię tego, jak doszło w pierwszy dzień do tej inwazji Rosji na Ukrainę, gdzie niektóre stacje prywatne benzynowe Bazujące na franczyzie czy umowie a, najmu agencyjnej, podniosły sobie ceny benzyny, bo widzieli popłoch strach ludzi, którzy pojechali na stację benzynową tankować samochody do pełna i sobie podbijali te stawki za benzynę do 10 zł, tak? Ale to były ich tak naprawdę, tak, oni sobie tak podbili pod praktycznie tą stawkę za litr benzyny. Potem miał się tam po prostu duży koncert z nimi rozliczyć, tak, czy wypowiadać jej umowy i tak dalej, a to już jest inna sprawa. Więc waluty skok do góry, waluty praktycznie skok do góry, i tutaj bezsensowny skok, według jasno Jackowskiego, skoro ma nastąpić bezsensowny skok, jeśli chodzi o te waluty, to trzeba sobie zdawać sprawę, że potem może być duży też spadek w momencie, kiedy sytuacja by się ustabilizowała. Tak, więc to też jest nieciekawa sytuacja. Zresztą. Słab, słabnący zotówki czy słaba zotówka to też jest niekorzystne dla nas wszystkich, tak? Jeśli chodzi o na przykład produkty, które my sprowadzamy z zagranicy, to jest niekorzystne, bo potem będziemy musieli płacić więcej za te produkty, tak? Na przykład, jakieś smartfony, elektronikę i tak dalej. Inna kwestia, jak na przykład czy nie będzie zakłócona kwestia dostaw z, z innych krajów przez to, co się dzieje, jeśli chodzi o Rosję, nie będą obawy, tak? To, że firmy się wycofują na przykład z rynku rosyjskiego, to też jest niekorzystne. Więc to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie dzięki Asłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.